Jurka poznałem po stanie wojennym w latach 88 rok, 89, kiedy żeśmy wznawiali działalność Solidarności. Przyjechałem do Bytowa, odnalazłem Jurka, bo Jurek był przecież członkiem zarządu regionu wybranym na pierwszym zjeździe regionu słupskiego, reprezentował Bytów. No i odnalazłem, musiałem zapaść kontakty, gdyż upoważniono mnie, żebym zbudował od nowa struktury w Słupsku przed okrągłym stołem, żeby już zacząć działalność w byłym województwie słupskim we wszystkich powiatach. No i przyjechałem do Bytowa, na plebanii spotkaliśmy się z Jurkiem i od tego właściwie zaczęła się z nami taka zaprzyjaźń, powiedziałbym, na tle pracy związkowej. Jurek pracował wtedy jeszcze w Elmorze, ja pracowałem w zakładach urządzeń okrętowych. Jurek jest jedną z tych osób, która zdała bardzo trudny egzamin Solidarności wtedy i zdaje go do dzisiaj. Dostałem pełnomocnictwo do tworzenia związku, żeby wznowić jak najszybciej struktury związkowe, przygotować się do Komitetu Obywatelskiego, do wyborów parlamentarnych, a więc tutaj Jurkiem. I Jurek wszedł do zarządu, były wybory regionu słupskiego, Jurek znów wszedł ponownie do władzy zarządu regionu słupskiego. Tam razem żeśmy z Jurkiem zaczęli budować już tą pracę w zarządzie regionu. Następnie zostaliśmy wybrani delegatami na Zjazd Krajowy Solidarności do Gdańska. Czterech delegatów wtedy region słupski liczył, moja osoba Jurka i jeszcze kolega Matulka i ze Słupska Zakładu Energetycznego. Polska samorządna to jedno z głównych przesłań Solidarności, począwszy od roku 80. Jurek Barzowski jest doświadczonym samorządowcem, był już w polskim Sejmie, od szeregu lat jest radnym wojewódzkim. Z całą pewnością jego kompetencja i doświadczenie znakomicie będą przydatne w przyszłej kadencji Sejmu. No i wtedy się okazało, że ta działalność i te poglądy mamy podobne. Jurek wykazał się bardzo dużą, taką dobrą organizacją. A następnie Jurek jakby zainteresował się to, co było w uchwale programowej pierwszego zjazdu, Solidarność a samorządy terytorialne. Jurek wtedy jakby poświęcił się przybliżeniu pracy samorządowej, zaistniał już w pierwszych wyborach tutaj w Bytowie, w samorządzie i jakby tej rzeczy poświęcił, jakby działając na rzecz związku, a jednocześnie na rzecz samorządu. Myślę, że się w tym sprawdził, przecież był i burmistrzem, wiceburmistrzem Bytowa. Przed czas AWS-u Jurek został zamienia Solidarności nominację na listę poselskie z AWS-u, gdzie został posłem. Jak wiem, ziemia bytowska powinna być dumna, bo miała swojego posła. Jurek myślę, że był posłem właśnie, ale jednocześnie bardzo blisko spraw samorządowych. Dzisiaj jest radnym sejmiku wojewódzkiego, ale jest cały czas członkiem Solidarności na każdą prośbę zarządu regionu, jeśli chodzi o jakieś sprawy służby zdrowia na szczeblu województwa. Jurek zawsze jest do dyspozycji. W regionie jest zawsze honorowany, pamiętamy jego zaangażowanie i nigdy jakby nie przestał członkiem związku. Jest to dumne, bo przecież już dzisiaj nie pracuje w Polmorze dzisiejszym, ale cały czas jest członkiem tej organizacji i w szeregach Solidarności Słupskiej jest zawsze, ma wysokie miejsce i zawsze jest honorowany. Zwracam się do wszystkich przyjaciół. Głosujmy na Jurka Barzowskiego. Jego obecność w Sejmie gwarantuje dobrą zmianę i to, że damy radę.